Hej, 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 moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy już kolejną astrokawę. Mamy wtorek, więc druga w tym tygodniu astrokawa. No cóż, moi drodzy, ja serdecznie Was witam, pozdrawiam, no i mam nadzieję, że już sporo osób się zebrało, za chwilkę zobaczymy. A ja mam tutaj jak w kościele normalnie, bo głośników nie wyłączyłem, już to robię i słyszę siebie, co przeszkadza, jakby nie patrzeć. O! I teraz można już program prowadzić. No więc właśnie, moi drodzy, 54. astrokawa, następna będzie 55. Jak to szybko leci już ten czas. Mam wrażenie, że dopiero zaczynaliśmy. Sprawka Reptilian. Kurczę, teraz ciężko stać na 9. na astrokawa, co dopiero będzie w niedzielę, bo przed 8 częściowe zaćmienie słońca i stream się skończyło. U Karola, jak żyć, drodzy Państwo? No, trzeba się wcześniej kłaść spać na przykład. To jest jakieś tam rozwiązanie, zresztą też polecam, bo jakby nie patrzeć, no jest to chyba jedyne rozwiązanie tak naprawdę. No, można tego snu sobie odmówić, ale to nigdy nie jest dobre. Pytanie też tutaj, a właściwie sugestia od Agaty, żebym mówił cicho, bo kuriera możesz przegapić. Dobra, więc ja dzisiaj będę szeptem prowadził astrokawę. Ale witam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy. Widzę, że i stali bywalcy, i nowe twarze też widzę na czacie, także bardzo mnie to cieszy. A jeżeli oglądasz na Astro Chill Aucie, a chciałbyś brać udział w naszym programie na żywo, to od poniedziałku do środy w okolicach 9 na kanale, znaczy właściwie na w stronie na Facebooku Astrofazy nasz program leci. I tak to, moi drodzy, wygląda. Więc cóż, bez zbędnych tutaj jakichś zapowiedzi, chciałbym zaprosić Was na czołówkę, prasówkę, a ja zapomniałem oczywiście wziąć kawy z ekspresu. Tak to właśnie wygląda. Haha, zniknąłem jak tajemniczy Don Pedro, więc teraz pooglądacie sobie fotel. Ja już złapałem kawę i już do Was pędzę. Oczywiście na początek zobaczymy sobie, co na stronie NASA gwiżdże. Fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Na stronie NASA, moi drodzy, możemy sobie... Chwileczkę, bo mi gdzieś tutaj się... Cały czas nie mogę rozwiązać tego problemu z myszą bezprzewodową i tak dalej. Niestety. Co zrobić? Nic nie zrobić. Napisałem na razie do helpdesku Logitechu i zobaczymy, czy coś mądrego mi odpiszą. Okej, NASA ustawia już w kalendarzu briefingi na łazik Perseverance. Jest ten łazik Mars 2020, który oczywiście leci na Marsa. A właściwie poleci na Marsa dopiero. No kurde, on co za po prostu jakieś ten. Chyba faktycznie wezmę sobie i na kablu przedłużę temat. Znaczy ewidentnie jest to kwestia połączenia, bo mi tutaj miga. No i właśnie tak to wygląda. Dobra. Coś tam powoli działa. Więc o tym łaziku oczywiście tutaj możemy sobie poczytać. To jest jakiś ciekawy artykuł, chciałbym go zobaczyć. Mhm. Już myślałem, że NASA padła albo coś w tym guście. I moi drodzy, ożywiając koncepcję Einsteina poprzez sztukę. Tutaj widzimy właśnie piękny rysunek. Dobra, okej. Jedną z takich fundamentalnych charakterystyk artysty jest zdolność do łączenia przestrzeni, czy też wypełniania przestrzeni i luk pomiędzy wyobraźnią i ilustracją, okej, ciekawe. I, że tak powiem, poczynanie nawet najbardziej metafizycznych konceptów i powoływanie ich do życia. Naukowcy i inżynierowie rozumieją ten proces bardzo dobrze, ponieważ też właśnie zajmują się tym, na przykład tworząc nowe teorie i tak dalej. Nie jest to sztuka per se, ale zahacza o pewne koncepcje i pewne jakieś elementy, które również przy tworzeniu sztuki się pojawiają. Na pewno trzeba dużo wyobraźni tutaj. Chciałbym tylko zacząć, co to jest, moi drodzy.
To jest tylko jeden z serii całych wszystkich obrazków ilustrujących koncepcje naukowe. Natomiast to jest... to jest Gravity Probe B. Mamy dwie takie sondy, Gravity Probe A i B, które właśnie testowały na orbicie pole grawitacyjne. Natomiast zobaczmy sobie całą galerię, bo jestem ciekawy, jakie jeszcze tutaj ciekawostki możemy zobaczyć. Proszę bardzo. Widzimy tu Einsteina. No powiem wam, że całkiem niezłe te rysunki, jak koncept arty do jakiejś gry RPG. Robert, wiesz co, sprawdzałem już wszystko, to jest coś z łącznością i znalazłem na forach pełno, że tak powiem, jakichś takich wątków właśnie, gdzie ludzie mają dokładnie ten sam problem. Także to jest niestety to. Może się teraz uda przenieść, czy nie? Teraz działa, okej. No, wygląda tak, powiem wam szczerze, cały design, cały projekt tejże sondy w ogóle wygląda mocno jak takie z lat 80. science fiction. Ja się wychowałem, można powiedzieć, na tym, mimo że w latach 90. się wychowywałem, no to mnóstwo tych książek, jakichś starych fantastyk, takie czasopismo było, fantastyka mojego brata, gdzieś tam się w domu przewalało, jak to się mówi, i stąd też bliski mi jest tego typu właśnie styl, że tak powiem. A Marta akurat dobrze trafiła, kawę sobie robi i miłego dnia nam życzy. A mi się tu komentarze przewinęły coś. O, witam Cię Madlen, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie Cię witam. Okej, moi drodzy. Moi drodzy, czy to mi już działa? Kurde, dobra, okej. Zaczyna działać, że tak powiem. Więc jest spoko. Dobra, możemy lecieć dalej. Zobaczmy, co jeszcze na stronie NASA przygotowali dla nas amerykańscy redaktorowie. Podczas przyglądania się Marsowi NASA Curiosity, a łazik spogląda na Ziemię i Wenus. Czyli możemy sobie tutaj zobaczyć na niebie marsjańskim Ziemię oraz Wenus, dwie planetki świecące na nocnym, znaczy na nocnym nawet i na dziennym. Można też obserwować, jeżeli się wie gdzie i ma odpowiednio dobry sprzęt czuły. Natomiast to jest bardzo ciekawe, no bo na Marsa można było sobie patrzeć. Niedawno mieliśmy przecież zbliżenie Marsa, orbity Marsa i Ziemi, więc mogliśmy oglądać naprawdę dużego, soczystego, czerwonego, mocno świecącego Marsa na nocnym niebie. A Wenus jeszcze niedawno była też bardzo dobrze widoczna już wieczorem. I co? I to samo mamy będąc na innej planecie, tylko że jedną z takich kropek jest nie Mars, nie Wenus, tylko właśnie nasza planeta, na której znajdujemy się my i wszystko, co znamy, kochamy, nienawidzimy i tak dalej. No i tutaj mamy jakąś naukę kwantową. Zaraz sobie zobaczymy, o co chodzi. Ta ilustracja przedstawia sześć doskonale jakieś mam dzisiaj luki w pamięci, po prostu podstawowych słów zapominam. Coś strasznego. Tuned, nastawione, ale jest ładniejsze to słowo na to. Laserów, które używane są do spowalniania atomów wewnątrz laboratorium zimnych atomów należącego do NASA, który schładza atomy do prawie zera absolutnego. I to jest ciekawostka, no bo uderzamy w taki atom laserem i teoretycznie jak w coś uderzamy laserem, to się powinno podgrzewać, nie? Natomiast tutaj chodzi o to, żeby zmienić stan kwantowy, stan energetyczny takiej cząstki, takiego atomu i tak dalej. I dzięki temu możemy taką temperaturę faktycznie obniżyć, więc czary, mary, hokus pokus i tak dalej. Natomiast chciałbym tutaj zobaczyć jakaś ciekawa animacja. Może nam coś tutaj też rozjaśni i najaśni. Cryptic Electronic Music.
Gdzie ja mam myszon? Tutaj jest myszon. No i się myszon mi zagubił w czasie i przestrzeni. Myszonie, czy ci nie żal? Dobra, chyba się obudził. Namaluję teleskop. Chciałbym pokazać wam ten komentarz, ale oczywiście Logitech nas zawodzi po całości. Serio, bardzo lubiłem tę firmę, ale ostatnio po prostu... Na Kablaron tańsze i lepsze. Tylko widzisz, wasz problem z Kablaronem jest taki, że za daleko mam tutaj do komputera, żeby mieć Kablaron. Więc to nie jest takie proste. Mój drogi. Czekajcie, wyłączę ją i włączę. Może jeszcze raz coś zadziała. Troszkę zadziałało. No i już nie działa. Dobra. To jest właśnie to. Dzisiejszy live i problemy techniczne sponsoruje Logitech. To ja poczytam może komentarze w takim razie. Teleskop Webba nigdy nie wystartuje. Kurwa, tyle kasy i czasu na to idzie, a i tak człowiek na Marsa szybciej dotrze niż to ustrojstwo na orbitę. Prawdopodobnie nie jestem w stanie rozwinąć teraz komentarza. Ani go pokazać. Czy ty się postanowisz uruchomić? O, patrzcie, działa. Teraz widać komentarz. Ale tu już nie działa. A tu działa. Postaw pudło bliżej. To nie jest takie proste, mój drogi, bo to nie jest, wiesz, komputerek gdzieś tam w rogu. Tu mamy wszystko już poustawiane. Astrokawa jest takim, można powiedzieć, partyzanckim live'em, bo go sam tutaj produkuje. Natomiast inaczej będzie problem. Ale może znajdę jakieś myszki z długim kablem. Wzmianki o webie, jedna, jest już. No tak, Andrzej liczy wzmianki o webie. Dobra, przejdźmy sobie dalej na stronę NASA może i zobaczymy, czy tam coś jeszcze się znajdzie. Tylko nie wiem teraz, gdzie mam mysz. A, tu jest. Bo teraz będę musiał być przez chwilę leworęczny, wiecie jak to wygląda. Ci, co są leworęczni, to dla nich to jest normalne, a ja muszę się posługiwać lewą ręką, bo mam wrażenie, że tam jakoś lepiej działa. Może w jakiś sposób zakłóca mój mikroport też działanie tej myszy, ale z drugiej strony mikroport jest po Wi-Fi, ona jest po Bluetooth, więc jest to cokolwiek dziwne. Dobra, wejdźmy sobie teraz, moi drodzy, na stronę Uranii. Zobaczymy jakieś polskie newsy. Coś mi się kojarzą te trójkątne szyby, ale może się mylę. Zobaczymy zaraz. Ponad 1 000 000 euro w konkursach na wykorzystanie danych satelitarnych. Właśnie, jak ktoś ma jakiś startup, który się zajmuje danymi satelitarnymi, to są konkursy i polecam wziąć udział, bo można sobie na taki startup finansowanie pozyskać. Także na stronie Urani możecie o tym poczytać. Natomiast sonda Juno obiega już 27 razy Jowisza. Widzieliśmy już w sumie te zdjęcia Jowisza. O, a tutaj też coś online. Tu ponad 1 000 000 euro. Dzisiaj strasznie finansowo jest na Uranii. Mamy o pieniądzach głównie, z tego co widzę, z nowych rzeczy. Obserwatorium Astronomiczne CWINT zaprasza na internetowe warsztaty astronomiczne pod tytułem Kosmos w zasięgu ręki. Amatorskie obserwacje astronomiczne. Tegoroczny, dość nietypowy w formie z powodu pandemii koronawirusa, rok szkolny zbliża się do końca. I teraz jak wziąć udział w warsztatach? Tutaj macie wszystko wyjaśnione, więc można sobie wejść, wysłać maila i tak dalej. I spotkania seminaryjne zostaną przeprowadzone w dniach 17-26 czerwca, czyli już całkiem niedługo, więc trzeba się śpieszyć, bo jak się tutaj nie będziecie śpieszyć, to niestety miejsc może zabraknąć. Śmiesznie wygląda, jak tak trzymam, jakbym miał baseball grać za chwilkę. Wspomniałeś, że masz za daleko. Nie, właśnie nie, to nie jest ten problem, Robert, naprawdę. Mam mysz taką, która może i z drugiego pomieszczenia działać na Bluetooth, a tutaj to nie ma znaczenia, czy ja tutaj siedzę, czy siedzę tam. Ja musiałem panu Brazowowi wymienić na kablowe, bo na tym nie był w stanie realizować nic. On siedział tyle właściwie od nadajnika i tak klawiatura i mysz nie działały.
Więc coś się po prostu krzani. Andrzej popracuje za godzinę, teraz trzeba licznik Jamesa Webba obsługiwać. Zobaczymy, czy trafił. James Webb. Okej, okay, więc tyle na Urani. Zobaczmy sobie tę sondę Juno, bo ona 27 razy obiegła już Jowisza. I wykonała przepiękne zdjęcia, już wczoraj widzieliśmy część z nich. Dziś możemy zobaczyć jeszcze kilka. Ale mam wrażenie, że widzieliśmy dokładnie te same zdjęcia, czyli nowy artykuł, a zdjęcia i zawartość ta sama. No cóż, tak to właśnie wygląda. Wejdźmy sobie na Spiders Web. Tam wiem, że pisze... Tam pisze Radek z Pulsu Kosmosu, więc może coś tam znajdziemy ciekawego. Kosmos, tu jak się kliknie, to wtedy są jego teksty. Marsjańskie miasta pod ogromnymi kopułami. Starlinki to może sobie darujemy. Pierwsza baza księżycowa będzie zbudowana ze statków Starship. I sobie zaraz zobaczymy, o co chodzi. Marsjańskie miasta pod ogromnymi kopułami. Wersja testowa powstanie na Ziemi. W 2017 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły plany stworzenia miasta na Marsie w ciągu następnych 100 lat. No, tak to wygląda. Architekci natychmiast zabrali się za projektowanie hipotetycznego miasta, które mogłoby powstać na czwartej planecie od Słońca. Teraz CNN zaprezentował wyniki ich pracy. W celu opracowania technologii niezbędnych do kolonizacji Marsa powstaje Centrum Kosmiczne imienia Mohameda bin Rashida. Centrum będzie mieściło się w tak zwanym Mars Science City, które powstanie na 180 tysiącach metrów kwadratowych pustyni za granicami Dubaju. Coś pięknego. Koszt budowy kompleksu wyceniono na 135 milionów dolarów. Projektanci z grupy Bjarke Ingels Group otrzymali za zadanie stworzyć prototyp miasta, które byłoby w stanie zapewnić warunki do życia na powierzchni Marsa, a następnie, muszę teraz tutaj się dobrać do jaja po prostu jakieś, a następnie i mi zniknęło. Oj, coś dzisiaj, patrzcie, Google Chrome nie odpowiada. Oj, coś dzisiaj mamy, jak widzicie, problemy techniczne, nie wiem czemu. No ale co zrobić? Złośliwość rzeczy martwych. Weźmy sobie menedżer zadań i ja tego Chroma zaraz usunę. Gdzie on jest? Tutaj. Google Chrome, do widzenia. Tylko, że jak zakończę zadanie, to mi live pewnie padnie, czy nie? A może nie padnie. Ja będę tutaj transmisję cały czas podtrzymywał. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Astrofaza na żywo i miejmy nadzieję, że działa cały czas. Że cały czas chodzi i bangla. Czy chodzi, czy nie chodzi? Okej, okay, chyba już działa, aczkolwiek nie wiem, o co chodzi. Coś się z Chromem stało dziwnego i się wychrzanił. Natomiast już wiem teraz, że
bez Chroma nie ma, że tak powiem, transmisji, co jest dziwne, bo powinna być taka możliwość, ale już jesteśmy z powrotem. Już jesteśmy z powrotem, zaraz zobaczymy, czy zadziała, czy nie zadziała. Ha. Ciekawostka techniczna. Ciekawostka techniczna, zobaczymy, czy działa. Działa, ok. Działa, o działa. No ale dobra. Natomiast się wykrzaczyło nam totalnie wszystko. I to powiem wam, że Chrome spowodował taki błąd, że komputer nie wiedział, co się dzieje właściwie. Na Spider's Webie, tam weszliśmy i zobaczcie, co się stało od razu. Dobra, zaraz wejdę tam jeszcze raz, zobaczymy, czy to to. Czy mają wirusa na stronie, czy o co chodzi. Miasta w każdym razie marsjańskie na Ziemi. Tak to właśnie miałoby wyglądać. Zaraz sobie zobaczymy, o co chodzi. Tylko, że tutaj mamy cały czas zawieszone to, nie? O co chodzi teraz. Będę musiał niestety udać się tam. Z poziomu tego tutaj nie zrobię niestety. No dobra, marsjańskie miasta, moi drodzy. Marsjańskie miasta. Wspaniałe, cudowne i tak bardzo dla nas niedostępne. Gdzie my teraz jesteśmy? Poczekajcie chwilkę. Display 3 to jest? Tak, Display 3. Trafiłem od pierwszej nutki. Spoko. Display 3, wylałem kawę. Trudno, tak bywa też. Właśnie to jest piękno programów na żywo, że kawa może zostać wylana i nic się z tym nie dzieje. Niestety nam mysz odmówiła posłuszeństwa. Dosłownie i w przenośni. Okej. Okay. Jesteśmy na marsjańskich miastach? Tak, jesteśmy. Więc możecie sobie tutaj zobaczyć zdjęcia tego, jak to miałoby wyglądać teoretycznie. I znając ich, to zrobią taki olbrzymi plac testowy dla różnego rodzaju właśnie analogowych misji, analogowych astronautów. Szkoda, że nie można powiększyć tych zdjęć. Tu widzimy jakichś szejków lokalnych, którzy oglądają sobie wystawę skafandrów, wystawę lądowników. Tu mamy chyba Wikinga, z tego co widzę, po prawej stronie. Ale więcej zdjęć, jakoś, znaczy większych zdjęć jakoś nie za bardzo, z tego co widzę. Znaczy to są już rendery, które teoretycznie na Marsie miałyby być oczywiście. Ale fakt faktem, że takie właśnie koncepcje się pojawiają. Pytanie, czy faktycznie coś takiego powstanie, czy raczej będzie to jednak mimo wszystko, że tak to nazwę, taka koncepcja startupowa, która niekoniecznie musi wejść w fazę produkcji. O, tutaj właśnie Kamila. Na kostce takie kopuły robiłam. Pierwszy taki kontakt z kopułowymi habitatami miałam w grze Space Colony dawno, dawno temu w trawie i jeszcze tutaj ten, ale jak stara gra, jakie wspomnienia z dzieciństwa. No cóż, wiesz, właśnie o to w nich chodzi, żeby takie wspomnienia miłe z dzieciństwa przygotowywać, żeby takie wspomnienia miłe z dzieciństwa się przypominały. Był Michael Bay, dokładnie, Rafale. No niestety, kurde, bez myszy to ja tutaj dużo nie zrobię i myślę teraz, co tu mogę zrobić. Jeszcze mam jeden pomysł w sumie. Może mi się uda przeciągnąć tę mysz tutaj. Uho, ho, 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 ho. Tę mysz tutaj, że tak powiem. Jeszcze wam włączę marsjańskie miasta na razie. Aczkolwiek to też wydaje się być mało realne, z tego co widzę. Niestety. Spróbujmy tak. Cyk, pstryk i tutaj sobie podłączymy. Może zadziała, a może nie. Trzymajcie kciuki.
Trzymajcie kciuki za to, żeby zadziałało. Może zadziała, a może nie. Teraz będę miał połączenie. Nawiązuje połączenie i chyba nawiązało połączenie. No dobra, ok. Wychodzi na to, że chyba działa. Że chyba działa. Mamy już tutaj ładnie świecącą diodę i nam nic nie miga. Trochę jest daleko, ale no spróbujemy. Może faktycznie gdzieś jakiś dłuższy kabel uda nabyć i wtedy będziemy kombinować. Albo pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, bo też tak może być. Dobra, sprawdźmy jeszcze sobie tutaj, co mamy u Radosława. Mieliśmy gdzieś tu jeszcze tego Starshipa, tak? Pierwsza baza księżycowa zbudowana ze statków Starship. Starship, potężna rakieta budowana przez SpaceX w celu wysłania ludzi na Marsa, może przy okazji odegrać kluczową rolę w procesie tworzenia stałej bazy na Księżycu. Trzeba ją jedynie w tym celu nieco zmodyfikować. Podczas dyskusji na Twitterze z Timem Doddem, youtuberem prowadzącym kanał Everyday Astronaut, Elon Musk przyznał, że aby Starship mógł wylądować na Księżycu, będzie trzeba go do tego odpowiednio przygotować i przystosować. Księżycowy Starship będzie różnił się od tego, który będzie wynosił ładunki na orbitę Ziemi, a następnie wracał niczym Falcon 9. No i tutaj możecie sobie przeczytać o tym, że takie właśnie Falcony miałyby być zaczynem do powstania bazy księżycowej. W jaki sensie? No w takim sensie, że są one no wręcz idealne, są pojemne, szczelne, można z nich zrobić takie pierwsze habitaty, w których astronauci mogliby mieszkać, w których ładowni można by było właśnie trzymać różnego rodzaju eksperymenty, sprzęty, wszystko co jest potrzebne. No i oczywiście też towarowe na pewno Starshipy, bo i takie prawdopodobnie powstaną, tak żeby dowodzić, że tak powiem, tylko sprzęt i nie marnować miejsca na jakieś kapsuły dla załogi, która miałaby się tam znajdować. Także tak to właśnie wygląda. Podobno Curiosity zobaczył Ziemię i Wenus na marsjańskim niebie. Tak właśnie to pokazywaliśmy jakiś czas temu, także nie zdążyłeś. Nie zdążyłeś, żeby zobaczyć tego newsa. Ha, 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 ha. Okej, jeszcze bym sobie puls kosmosu zobaczył, czy u Radka coś słychać, czy nie. Zobaczymy. Puls kosmosu. No i tutaj raczej niestety nic, jak łazik Curiosity wykonał swoje selfie, więc nic nowego się u Radka nie pojawiło póki co. Dobra, moi drodzy. Będziemy lecieć sobie teraz z tematem odcinka, więc już teraz proszę Was o to, żebyście wypisywali numery stron. Będziemy losować numer strony. Trzeba też jakoś nazwać to jezioro, które tutaj powstało, bo jest dosyć ciekawe. I wygląda dosyć ciekawie. Także rzucajcie numery stron i za chwilkę będziemy je sobie losować i zobaczymy, jaki temat odcinka dzisiaj się pojawi na naszej astrokawie. Pokażę Wam, jak to wygląda. Może Wam się coś przypomni, albo coś Wam się skojarzy i będziecie chcieli nazwę temu czemuś nadać. Wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że podstawka jest wodoodporna, właściwie kawoodporna, bo się na podstawkę też nalało, ale wygląda na taką, także na spokojnie. Okej, konkurs jest zagadka, jak nazywa się to morze? Lecimy z tematami, lecimy z naszymi stronami. 183, dobra, 183, pierwsza propozycja, 66 jeszcze nie było, 66, więc lecimy sobie z 60, czy nie, było 66, nawet ostatnio, nie. 69 już było, 24 już było, 38 jeszcze nie było, więc 38 dorzucamy, jezioro Kawie Oko.
30. Magdalena proponujesz, ale 30. już była niestety. 42. Chyba jeszcze nie było 42., więc piszemy. Dalej, 39. Też nie widzę. 38, 39 to będzie bardzo blisko, ale możemy sobie tutaj to też wrzucić. Czemu nie? 69 już było. Małe czarne. 34, też 44 chyba jeszcze nie mieliśmy. Czy mieliśmy 44? A imię jego 44? 44 to jest piąta i dalej mamy 43, 77, niech będzie 70, nie, 77 już było. A, dlaczego już było 77? Odpowiedzcie mi na pytanie. Dlaczego już było 77? 36, 20, 20 jeszcze nie było, więc to będzie 20 na szóstej pozycji. I może wystarczy, dzisiaj sześciościenną sobie rzucimy, żeby nie przedłużać tego i nie marnować więcej czasu. Więc takie propozycje na dzisiaj mamy. Numer 1, 183, numer 2, 38, 42, numer 3, 39, numer 4, 44, numer 5 i 20, numer 6. I teraz następuje zwolnienie blokady. Kostka wylosowała numer, chociaż to nie był rzut, to tak położyłem właściwie tę kostkę, żeby nie było zaraz, że... Numerek 3, a numerek 3 to strona 42, a strona 42, moi drodzy, to pan Brass. 42 to jest, nie wiem czy nie pucha, zaraz zobaczymy, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Dlaczego żyjemy na trzeciej skale licząc od Słońca? Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No dobra, to dzisiaj taki temat realizujemy. Dlaczego żyjemy na Ziemi, czyli na trzeciej skale od Słońca? Brzmi dosyć ciekawie, sam się z chęcią dowiem. Wszystkie liczby blisko siebie i w sumie i dobrze. Coś się słabo turla. Nawiązując do jednego księżyca, tutaj jest też propozycja naszego morza kawowego, Mare Humorum, Morze Wilgoci. To może Mare Kaworum w takim razie. Morze Koseckie tutaj widzę też. Ależ nam dzisiaj nie działa ta mysz. Dobrze, że nie będzie potrzebna wieczorem. Właśnie, wieczorem dzisiaj mamy live'a dla wspierających i patronów od godziny 18, także wszystkich zainteresowanych zapraszam oczywiście. A teraz lecimy już z tematem. Dlaczego żyjemy na trzeciej skale licząc od Słońca? Patrząc na 8 planet naszego Układu Słonecznego, już mają aktualne. Trudno między nimi dostrzec rodzinne podobieństwo, jednak jego historia pokazuje, że wszystkie te planety powstały z tego samego surowca. Może się wydawać, że są rozrzucone bez ładu i składu. Gdyby jednak usunąć teraz jakiś element Układu Słonecznego albo spróbować coś do niego dodać, cały system uległby zniszczeniu. W jaki sposób powstała ta delikatna struktura? Cała historia zaczęła się 4,6 miliarda lat temu na obrzeżach Drogi Mlecznej. Rozrzedzona materia, która znajduje się wszędzie pomiędzy większymi elementami wszystkich galaktyk, wodór i hel z dodatkiem odrobiny pyłu kosmicznego, zagęściła się. Część powstałej chmury nie mogła oprzeć się swojej własnej grawitacji i zaczęła się zapadać. W wynikłym stąd cieple i zamieszaniu zrodziła się gwiazda Słońce. No dokładnie z protogwiazdy, kiedy zaczęły się już reakcje termojądrowe w jądrze takiego otworu, mogliśmy mówić już o Słońcu jako gwieździe. Spróbujemy dać coś takiego. Send. O, widzicie? Można wrzucać też zdjęcia. A ciekawe, czy jak wrzucę nowe, to będzie nowe. Nie, no właśnie to jest ten problem, że zostaje zawsze to stare, nie wiem dlaczego. A nie ładuje się już nowe zdjęcie. Także, ale może to się da gdzieś ustawić jeszcze w programie, zobaczymy. Kamila miała kiedyś na studiach egzamin z robienia kostki do gry w 3D. Kto nie wpadł na to, żeby z kuli to odlewali? A dostaliśmy właśnie, i tutaj sobie doczytam, takie jako modele do ręki. Też ciekawostka. A jak wrzucę jeszcze raz, to się pojawi logo NASA? Nie. Stary się pojawia wtedy komentarz. No cóż. Tak to właśnie działa. Okej. Wracając do tematu.
Nie wiemy, co zapoczątkowało ten proces. Być może była to fala uderzeniowa po śmiertelnym wybuchu pobliskiej gwiazdy. To zjawisko nie jest czymś wyjątkowym. Dochodziło do niego niezliczoną liczbę razy od powstania Drogi Mlecznej 8 miliardów lat temu i wciąż jeszcze zachodzi ono w odległych częściach naszej galaktyki. Powstające Słońce wchłonęło około 99,8% obłoku materii międzygwiazdowej. Rozumiecie to? 99,8% to jest Słońce właściwie. Jego skromne resztki pod wpływem grawitacji utworzyły płaski dysk protoplanetarny otaczający nowonarodzoną gwiazdę. Krążąc wokół Słońca, pyłki tworzące dysk zderzały się ze sobą stopniowo, formując większe bryły nazywane planetozymalami. Planetozymale, czyli takie zalążki, można powiedzieć, planet. A Darek nas pozdrawia z Nowej Zelandii, tutaj tak gwoli przedarcia tematu, przełamania tematu. I pytanie też tutaj się już któryś raz widzę pojawia, czy wiem coś o SSMS, Small Spacecraft Mission Service, ale niestety nic ci w stanie nie jestem na ten temat powiedzieć, poza tym co jest gdzieś tam w sieci i tak dalej. Okej. Okay. Kiedy średnica brył osiągała mniej więcej kilometr, ich grawitacja stawała się na tyle silna, że zaczynały przyciągać krążące wokół materie, w tym inne planetozymale. Ten proces doprowadził w końcu do powstania planet. Przebieg tego procesu zależał od odległości od Słońca. W bliższych mu obszarach było bardzo gorąco i jedynie metale i minerały o wysokiej temperaturze topnienia miały formę stałą. Dlatego tworzące się tam planetozymale były małe. Powstały z nich cztery niewielkie planety skaliste – Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Chociaż są też hipotezy, że była jeszcze jedna, która zderzyła się z wczesną Ziemią i tak powstała Ziemia i Księżyc, no ale są też inne hipotezy. Dalej od Słońca nie było takich ograniczeń. Za linią śniegu, tu w cudzysłowie, również metan i woda miały postać stałą. Planety mogły tam osiągać rozmiary pozwalające na wychwytywanie cząsteczek wodoru i innych gazów. W taki sposób powstały gazowe olbrzymy. Jowisz i Saturn, a jeszcze dalej od Słońca lodowe olbrzymy. Uran i Neptun. Jak na razie wszystko idzie gładko, jednak opisany model kiepsko tłumaczy szczegóły. Nikt nie wie dokładnie, w jaki sposób z małych bryłek powstały w końcu ciała o średnicy tysięcy kilometrów. Można by się raczej spodziewać, że początkowe małe obiekty zostaną zbombardowane przez otaczający je gaz i po to, że spiralnym spadną na Słońce, zanim zdążą utworzyć większe ciała. Być może lokalne turbulencje wytworzyły obszary niższego ciśnienia, w których planetozymale mogły się gromadzić i łączyć. Podobny problem dotyczy gazowych olbrzymów. W innych układach planetarnych możemy obserwować tak zwane gorące Jowisze. Są one mniej więcej wielkości naszego Jowisza, ale krążą wokół swoich gwiazd w odległości odpowiadającej odległości Ziemia-Słońce lub mniejszej. Gdyby tak było również w naszym młodym Układzie Słonecznym, Ziemia i inne planety wewnętrzne wyleciałyby z orbit jak z procy. Wydaje się, że zewnętrzne obszary naszego Układu Słonecznego przeszły gwałtowną zmianę kilkaset milionów lat po narodzinach Słońca. Modele teoretyczne sugerują, że początkowo gazowe olbrzymy znajdowały się bliżej siebie. Później wydarzyło się coś, co spowodowało, że takie ułożenie stało się niestabilne, a planety wylądowały w innym położeniu. Jednak od tego czasu obiekty tworzące Układ Słoneczny znajdują się w spokojnej, choć wrażliwej równowadze. Brzmi ciekawie. Układ Słoneczny to oczywiście nie tylko Słońce i planety. Pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid, w którym krążą ciała różnej wielkości. To materia protoplanetarna, która nie uległa akrecji, opadaniu na powierzchnię ciała niebieskiego w wyniku działania grawitacji. Być może z powodu oddziaływania grawitacyjnego Jowisza. Pas ten zawiera głównie kawałki skał, ale krążą w nim również cztery dość duże obiekty. Ceres, Vesta, Pallas i Hygiea, łącznie zawierające połowę całej jego masy. I tutaj pytanie jest o chyba Discord, tego co rozumiem. Jest w budowie, patroni będą testować, a właśnie tak, będzie testowane przez patronów i przez was, kawoszy, z racji tego, że to jest niewielka grupa widzów, to będzie łatwiej przetestować na mniejszej grupie właśnie działanie tego serwera. Także, moi drodzy, stay tuned, że tak powiem, stay tuna. Pozostańcie tuńczykami. Pełno księżyców. Układ Słoneczny obfituje w księżyce. Jak na razie nazwano ich ponad 180. W pobliżu planet wewnętrznych znajdują się jedynie trzy z nich. Nasz i dwa księżyce Marsa. Reszta krąży wokół gazowych i lodowych olbrzymów.
Uważa się, że księżyce są w większości pozostałością dysku protoplanetarnego albo przelatującymi planetoidami, które zostały przechwycone przez grawitację planety. Pierścienie Saturna i Neptuna również mogą być pozostałościami materii, z której powstał Układ Słoneczny, ale ich pochodzenie nie jest pewne. Za olbrzymami lodowymi znajduje się pas Kuipera, może mniej więcej 100 tysięcy lodowatych obiektów, w tym uznawanego dawniej za planetę Plutona i jego towarzysza Charona. Te ciała także pochodzą z czasów, kiedy powstawał Układ Słoneczny. Pas jest ogromny. Rozciąga się od orbity Neptuna, oddalonej od Słońca o 30 jednostek astronomicznych, czyli 30 odległości Ziemia-Słońce, aż do 50 jednostek astronomicznych. Układ Słoneczny sięga jednak nieporównywalnie dalej. Sferyczny obłok zwany obłokiem Oorta, zawierający głównie obiekty lodowe, rozciąga się na odległość około 2 lat świetlnych od jego centrum. W tym obszarze oddziaływanie grawitacyjne Słońca nie ma już znaczenia. Obłok Oorta nigdy nie został zaobserwowany bezpośrednio, jednak niektórzy astronomowie są zdania, że kryje w sobie coś, co radykalnie zmieni nasze spojrzenie na Układ Słoneczny. Lodowego olbrzyma, którego jeszcze nie zaobserwowaliśmy. Kto twierdzi, że nie ma nic nowego pod Słońcem? No właśnie. Okazuje się, że faktycznie tam gdzieś w pasie Kuipera bardziej chyba mimo wszystko jednak niż w obłoku Oorta miałby krążyć jakiś dodatkowy kawałek materii w postaci właśnie planety większej lub mniejszej. Natomiast co do obłoku Oorta, to jest on hipotetyczny cały czas jednak, bo właśnie nie został zaobserwowany i cały czas nie wiadomo, czy to jest prawdziwy obiekt, czy tylko nam po prostu pasuje matematycznie do obliczeń grawitacyjnych. Teraz muszę pić tam, żeby nie poplamić książki. Czy coś tutaj w komentarzach, że tak powiem? Pluton jako planeta w naszych sercach na zawsze, mówi Magdalena. No tak, wiem, pamiętam, że jesteś wielką fanką Plutona, więc jakby nie patrzeć, nie dziwią mnie te słowa. Okej, to teraz tak, co gryzie Jowisza? Nazywamy je lodowymi olbrzymami, ale większość astronomów uważa, że Jowisz i Saturn mają skaliste jądra. Lodowymi olbrzymami? Gazowymi olbrzymami. Powstały one w taki sam sposób jak nasza planeta, ale kiedy ich masa przekroczyła 10-krotnie masę Ziemi, zaczęły przyciągać grawitacyjnie gaz, zyskując gęstą atmosferę. Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że jądro Jowisza jest lżejsze niż powinno. Może to dlatego, że panuje w nim ogromna temperatura i ciśnienie. W tych warunkach tlenek magnezu, uważany za najważniejszy składnik jądra, topi się i przenika do atmosfery. I tu mamy Jowisza. Ziemia, Jowisz, jądro Jowisza. Czyli jak widzicie, jądro Jowisza byłoby i tak większe niż Ziemia. O, teraz będziemy widzieć jedno i drugie. Tak to wygląda. Dobra, na drugiej stronie mamy jeszcze nieziemskie układy słoneczne, czyli uzupełnienie, powiedzmy, tego tematu. Odkrywając egzoplanety, zdajemy sobie sprawę, jak niezwykły jest nasz Układ Słoneczny. Nasz Układ Słoneczny. Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, tu jesteśmy, Mars, pas planetoid, Jowisz 300 milionów kilometrów dalej. To już tam się nie zmieściło na kartce. Tu mamy na przykład Glizę 876, najbliższy nam układ słoneczny. I wygląda to w ten sposób. Glizę 876 to czerwony olbrzym odległy jedynie o 15 lat świetlnych od Ziemi, co czyni ją najbliższą znaną nam gwiazdą z układem wielu planet. No nie, jak można tak powiedzieć? Najbliższą znaną nam gwiazdą z układem wielu planet jest Proxima Centauri. Chyba, że po prostu książka powstała wcześniej, jeszcze przed tym odkryciem. HD 1080, największy znany układ słoneczny poza naszym. Układ, no tak, przypominająca Słońce gwiazda odległa o 127 lat świetlnych, okrąża ją od 7 do 9 planet. Glizę 667c, układ trzech gwiazd z planetami. Planety krążą wokół czerwonego olbrzyma, tutaj ten zielony, rozumiem, który z kolei krąży wokół układu podwójnego, niepokazany. Ten układ znajduje się w odległości 23,6 lat świetlnych od nas. Tutaj już nic nie ma. Kepler 80, najbardziej zatłoczony z odkrytych układów słonecznych. Przypominająca Słońce gwiazda odległa o 1100 lat świetlnych oraz stłoczone wokół niej planety. No faktycznie bardzo bliziutko. Aczkolwiek zastanawiam się, na ile Trappist jeden jest jeszcze bardziej zatłoczony.
Jaki mi uciekł komentarz? Jaki tytuł ma książka? Książka ma tytuł, mój drogi, Początki prawie wszystkiego. Polecam, bardzo fajna książka. No, także pewnie książka powstała po prostu przed tym jeszcze, że tak powiem, odkryciem. Dobra, czyli tak, mamy 42 do 45 już zrobione. 42, 45, więc sobie oznaczamy, tak żeby nie wylosować drugi raz tego samego tematu, tak jak to było z ropą naftową. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat dzisiejszego odcinka. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie z naszą kosmiczną pogodą. O ile mi się uda wejść na stronę. Space Weather, gdzie ty jesteś, Space Weather? Może się uda, może się nie uda. Spróbuję też ją zrestartować, wtedy z myszą na chwilę pomogło. Gdzie to jest ten restartnik? Space Weather. Ale nie... Dobra, o, zadziałało. Ale tak, wiecie, przynajmniej jedną literkę się udało. Space Weather. Dobra, mamy kosmiczną pogodę. Jeżeli chodzi o wiatr słoneczny, to 318,4 km na sekundę dzisiaj z taką prędkością wieje, więc dużo wolniej niż jeszcze paręnaście dni temu, ale za to gęstość protonów już jest dużo, dużo większa, bo aż 11,2 protona na centymetr sześcienny. Plama słoneczna nam już powoli ucieka. Właściwie już widać tylko tę część tutaj. O, nie wiem czy widać, widać. Więc niestety będziemy musieli teraz czekać pewnie znowu kilkanaście dni na jakąś kolejną, o ile w ogóle. No nie udało mi się jej zobaczyć przez teleskop. Jeżeli chodzi o zorze polarne, to nad Europą się to... Nad Europa jest tutaj, nad Europą. Coraz lepiej mi idzie tą lewą ręką, chyba się jeszcze wyćwiczę, będę dwuręczny. Nad Europą w ten sposób, USA, Nowa Zelandia, Antarktyka. Dziury koronalne tutaj się nam potworzyły na dole, z tego co widać. No i jeszcze zobaczymy sobie przeloty bliskie asteroid. Bliskie przeloty asteroid dzisiaj mamy 16 czerwca i mamy w odległości 3,6 odległości Ziemia-Księżyc z prędkością 10,8 km na sekundę 41-metrowa asteroida sobie przeleci. Więc bardzo daleko, nie ma się co obawiać. Nie ma się co obawiać, moi drodzy. A teraz nie jest tak prosto, żeby sobie tutaj to zobaczyć. Tu mamy Ziemię, tu mamy Księżyc, a tutaj mamy te asteroidy. Także nie obawiajmy się, nic nam oczywiście nie grozi. Okej. Lecimy, moi drodzy, z końcówką, że tak powiem, dzisiejszą. Ja zapraszam oczywiście serdecznie na jutro, na godzinę 9 około, na Astrokawę tutaj, na właśnie Facebooku Astrofazy. Zapraszam też na jutro, na środę, na Astroshort na głównym kanale. No i dzisiaj patronów i wspierających na live'a na kanale Astrofazy będzie właśnie pierwszy z tych zamkniętych. Więc pozdrawiamy, ja i pan Brazow jest tutaj z nami nieobecny, ale obecny. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się jutro, idę próbować na kablach to wszystko połączyć, żebyśmy nie mieli takich sensacji na naszych porannych kawach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!